przygotowania do wielkiego finału, który w niedzielę ruszyły. Dokładnie, już mamy wszystko na ostatni guzik, dopinamy, ostatnie wiadomości wysyłamy, pakiety właśnie dla wolontariuszy pakujemy i czekamy na nich już w niedzielę 30 stycznia. Jak ten finał będzie wyglądał w tym roku w Cieszynie? W tym roku, tak jak już wcześniej mówiliśmy, wracamy na rynek, czyli to, na co ludzie bardzo czekali. Mamy nadzieję, że pomimo tego, że sytuacja nam trochę, mimo wszystko trochę utrudnia tą organizację, że będzie i tak super, że będzie ta energia, że będzie ta radość, no i że będziemy mogli się razem wspólnie bawić. Rozgrzejemy rynek czerwonymi serduszkami. Na co szczególnie warto zwrócić uwagę? Jeżeli chodzi o nasz program, to przede wszystkim te nasze wspaniałe morsy, których w zeszłym roku nie było. Dlatego się rehabilitujemy, morsy w tym roku będą w trochę innej formie, ponieważ będą morsowali nad Olzą. Będą to morsy ze Skoczowa od 10.30 do 11.30. Będzie można ich zobaczyć nad Olzą, jak sobie tam morsują. Nie zabraknie też w tym roku Belgijki na rynku? Tak, dokładnie, Belgijka będzie pod sceną na naszym rynku o 12.30. Będzie można się z nami rozgrzać w tym w zimnym dniu, żeby każdy miał więcej energii, żeby było mu ciepło, żeby każdy z nami wytrzymał do światełka, do nieba. No i co jeszcze? Ta część koncertowa? Może teraz o to zapytam? Niestety kilka koncertów nam odpadło ze względów zdrowotnych. Jednak pozostały dwa koncerty. Będzie to zespół White Deer i Pytki Doś. A najważniejszy punkt to światełko do nieba. Co zaplanowaliście w tym roku? W tym roku mamy przyjemność gościć specjalny Teatr Ognia Inferis, który przyjeżdża dla nas, żeby zrobić piękny, ognisty pokaz na równą 20. Powiedzcie jeszcze coś o licytacjach. Tak, jeżeli chodzi o licytacje, mamy dzisiaj piątek, więc nadal jeszcze zbieramy. Już mamy paczkę od fundacji z różnymi gadżetami od nich prosto, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, może takowe wylicytować. Możemy na naszej aukcji także się znajdzie złota Honda od pana starosty, znajdą się także butelki noszaka z autografem Jana Bachowicza, również zostały przekazane do nas. Mamy również książki z Biblioteki Miejskiej, mamy także kalendarze z Lepszego Świata, jak było również w zeszłym roku, ale w dalszym ciągu do nas rzeczy napływają, bo mamy dzisiaj piątek, więc tak naprawdę mogą do nas napływać nawet do dnia finału, więc wszystko się okaże. Na scenie będzie odbywała się licytacja o pełnych godzinach od godziny 13, więc zapraszamy, tam będzie wszystko na bieżąco mówione. Najważniejsi są oczywiście ci wolontariusze, bo to oni będą zbierali do tych woźpowych puszek, które tak właśnie wyglądają. Gdzie wolontariuszy znajdziemy na terenie Cieszyna? Gdzie oni będą? Będą tak naprawdę rozrzuceni po całym Cieszynie, skupiając się oczywiście na centrum. Będą w okolicach także Alei Łyska, więc jeżeli ktoś będzie na morsowaniu, również może wrzucić do puszki, również może nas wesprzeć. Są w okolicach rynku, są w okolicach Wzgórza Zamkowego, więc jest gdzie ich spotkać także na Mnisztwie, dlatego myślę, że jak ktoś będzie chciał z nami grać, to będzie miał taką możliwość jak najbardziej. Ilu wolontariuszy ostatecznie się zarejestrowało? Ostatecznie mamy ich 136, z czego się bardzo cieszymy, bo to jest o 40 osób równe więcej niż w zeszłym roku. Więc jak dla mnie osoby, która szefuje dopiero drugi rok, to jest bardzo taki zadowalający wynik, że pomimo sytuacji, jaka nadal jednak jest, nie oszukujmy się, ona nadal trwa, jest ta chęć, ludzie chcą z nami grać, chcą kwestować i będą z nami w niedzielę, z czego się bardzo cieszę. Najstarszy wolontariusz to starosta, to już wiem. A najmłodszy ile ma lat? Najmłodszy ma 2,5 roku. Aha, to taki maluszek. Tak, to taki maluszek, ale już miewaliśmy takich małych wolontariuszy, między innymi taką wolontariuszką w latach poprzednich była moja siostrzenica, która miała wtedy niecały rok, więc wiek nie ma znaczenia u wolontariuszy, absolutnie. Naszych wolontariuszy będzie można rozpoznać w takich pięknych, niebieskich koszulkach od pana z Warszawy, który specjalnie dla nas je nadrukowywał. To jest ubranie nadrukiem, są takie piękne, niebieskie i wtedy, jak ktoś zobaczy taką osobę, będzie miała puszkę kwestarską, będzie można wrzucić pieniążek, dostać serduszko i grać z nami przez cały dzień. My natomiast jesteśmy w czarnych, tak jak było w latach ubiegłych, tak? Nasz piękny model, czarna sztabowa koszulka. Natomiast oprócz samej koszulki, wiadoma rzecz, czyli identyfikator, który musi mieć hologram,
dzięki któremu można zidentyfikować takiego wolontariusza. Oczywiście puszkę z serduszkami, bo to też jest najważniejszy ekwipunek wolontariusza. U nas będą mieli różne od nas takie i od fundacji mniejsze upominki, żeby im lepiej się działo podczas tego finału. Kupony na jedzenie, żeby też mieli ciepłe jedzonko. Więc głodny wolontariusz, to zły wolontariusz, od nas głodny na pewno nie wyjdzie, bo mamy takie wspaniałe wsparcie od tutejszych lokalnych restauracji, że myślę, że w tym roku na pewno będzie ciepło, smacznie i przyjemnie. Główna siedziba sztabu to Cieszyński Ośrodek Kultury, na rynku jesteście. Tak, dokładnie, w sali ceglanej, tak jak było w latach ubiegłych z wyjątkiem 29 finału. Czyli co, zapraszamy na finał do Cieszyna. Zapraszamy. Zapraszamy serdecznie.